Patrzcie, dudki też mamy tutaj na kanarach. Hola todos, witam wszystkich. Kolejny wspaniały dzień. Pogoda, jak widać, dopisuje. Zima na Kanarach, moi drodzy. Zaczynamy kolejnego vloga, bo dzisiaj odwiedzę kilka ciekawych miejsc, którymi chciałbym się podzielić z wami. Szczególnie dla tych, którzy myślą o zamieszkaniu tutaj. Będzie troszeczkę o rehabilitacji, o szpitalu i tak dalej. Także zapraszam do oglądania. Za mną w tle IKOT, czyli miejsce, gdzie odbywam fizjoterapię barku po artroskopii. Moja firma ubezpieczeniowa, czyli Adeslas, ma podpisaną umowę z tąże firmą. Zresztą niedaleko całkiem tutaj jest szpital, gdzie miałem tą artroskopię zrobioną, więc zaraz wam pokażę, jak on wygląda. Klinika Roka, czyli szpital, w którym miałem przeprowadzoną artroskopię. Zrobili to bardzo sprawnie. Miałem pierw 3 zastrzyki w bark na poprawę, jednak to nic nie dało. I w zasadzie w ciągu miesiąca byłem już na stole operacyjnym. Jeżeli znajdę przebitkę, to wam pokażę, jak wyglądał pokój, jak wyglądała sala. No to mam sam pokój. Wszystko pięknie. I widok na ocean. Bo właśnie mijam ubezpieczyciela Amurga i tutaj macie ceny za określoną ilość dni, określona cena i proszę, minus 15%, także warto. Specjalnie dla was tam zaszedłem do środka i zapytałem tych miłych pań, co tam pracują, uśmiechniętych zresztą, co nawet przez maseczkę widać czasem. Natomiast ceny oczywiście obowiązują, ale co jest najważniejsze, nie biorą depozytu i nie trzeba płacić kartą, czyli mamy już trzecią firmę oprócz Auto Raisin i Sikar, która nie doi klientów, także łysy poleca. Tak jak już wam wcześniej wspominałem, Gran Canaria i zapewne całe Kanary są w przebudowie, no z racji, że nie ma turystów, to wszyscy próbują wykorzystać okazję jak się da. Odwiedziłem tutaj koleżkę, kiedyś na tym tarasie mieliśmy w ogóle biuro. Proszę, zaprosił mnie na kawę, na ciastko. No jest pięknie. No i moi drodzy, wraz z koleżką zawitaliśmy na plaży. No ja niestety nie będę dzisiaj pływał, ponieważ muszę popracować troszeczkę. A on z racji, że ma wolne i nie ma dzisiaj klientów na surfing, ponieważ to jest właśnie nasz instruktor w Łysy TV. No idzie popływać, nie? Także co, on ma fajny dzień, no ja też będę miał fajny, aczkolwiek chyba nie aż tak. No to co, i zaraz wam pokazuję resztę. No i już jestem w Little Morocco, czyli tutaj nasze San Fernando i dostałem właśnie important message, że muszę lecieć na pocztę, także no co, lecę dalej. No i jestem, słuchajcie, pod Correos, czyli pod pocztą. Wejście jest z drugiej strony normalnie, ale z racji tego, że my odbieramy tego bardzo dużo, więc jesteśmy już tak umówieni, że sobie tutaj schodzimy na dół, elegancko, bez kolejki odbieram. Jestem tu praktycznie co drugi dzień. No także, takie fory mamy, no. No to dzisiaj mamy 4. A tak na marginesie, to na poczcie parking jest darmowy pierwsze 15 minut, jak się weźmie stempelek. Taki tip. Od poniedziałku weszliśmy w fazę trzecią znowu, co tak naprawdę zmienia fakt, że wszystkie kawiarnie, które nie miały tarasów, dostały pozwolenia, albo niemal wszystkie dostały pozwolenia, żeby sobie właśnie coś takiego otworzyć na zewnątrz. Na parkingu odgradzają sobie tam kilka miejsc płotkiem i na 2 tygodnie, bo o tyle będzie trwała faza trzecia, prawdopodobnie, no mają możliwość zrobienia tego, prowadzenia biznesu na zewnątrz. No, tutaj następna, te dwie knajpki, o, jak widać, te dwie knajpki u mnie na osiedlu, one nie mają tarasów, one są jakby pod spodem, gdzieś tam w basemencie zrobione. W związku z czym, no to jest jedyna szansa dla nich, żeby przetrwać ten czas, że muszą płacić czynsz i tak dalej. No bo jak w wielu krajach Europy, zapewne sami wiecie, no, zamknęli możliwość prowadzenia biznesu w środku.
No i tak to wygląda na dzisiaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć paczuszek do rozwiezienia i fajrant. Dawno już tak nie było, że na klimatyzację trzeba jechać, bo już naprawdę pokazuje 26,5. Czyli nie wiem dokładnie ile jest, ale tyle pokazuję w samochodzie. Teraz jestem w Vecindario. Vecindario to znaczy sąsiedztwo i w zasadzie to jest takie sąsiedztwo i dla Las Palmas, i dla Maspalomas, bo jest tak w połowie drogi między nimi, 20 km mniej więcej od miejsca, gdzie mieszkam. Zabudowa bardzo tradycyjna, tu możecie zobaczyć sobie troszeczkę, jak na Wyspy Kanaryjskie. Miejsce to charakteryzuje się a... ma około 30% niższe ceny jak za podobny standard w Maspalomas, jeżeli chodzi o najem apartamentów. Też jest sporo Marokańców. A trzecia rzecz, wieje. Tutaj wieje dosyć mocno, a jakieś 5, nie no więcej, z 8 km linii prostej do oceanu jest Pozo Izquierdo, czyli najbardziej kultowy windsurfingowy spot w Europie. Google it! I jeszcze szybki strzał w Telde. Moi drodzy, to jest zaraz koło lotniska, blisko już Las Palmas i to jest tak troszeczkę dla Las Palmas, jak takie marki ząbki dla Warszawy. Jak widać, wszystko jest w budowie. Natomiast to są dwie dosyć duże miejscowości, które są tanie. Jeżeli ktoś z Was chciałby zamieszkać na kilka miesięcy, to można znaleźć kontrakt na przykład na pół roku, jak się jestem sławnym cyfrowym nomadą czy coś takiego. I sobie pomieszkaj za najduże pieniądze. Tu jest sporo, tak jak Vecindario i Maroka i różnych innych ludzi z Ameryki Południowej, jak i lokalnych Canarios. Także zupełnie nieturystyczny region i poczujecie się tak jak na Gran Canaria, no. A i moi drodzy, parę godzin minęło, byłem dzisiaj dosyć zajęty. Teraz jestem w Arinadze. Tak możecie zobaczyć, jak wygląda Rafa Risco Verde za mną tutaj. I jest dosyć późno, ale zamierzam zrobić tak zwany evening snorkeling, także zaraz skakuję do wody, biorę GoPro, bo znalazłem w aucie i mam nadzieję, że coś ciekawego będę mógł Wam dzisiaj pokazać. Także do zobaczenia już wkrótce. Już jestem z powrotem w San Fernando. Tak się podkopciłem, bo spotkałem największą płaszczkę w życiu, to znaczy z tych czarnych Stingray. Największą miała z półtora, nie wiem, metra spokojnie. No była okrągła na to średnicy. Plus ogon około metra, to była po prostu masakra, nie? Podpłynąłem do niej na jakieś 2 metry, no nie bliżej, żeby nie skończyć jak Steve Irwin. Ale było mega. A póki co kończę. Dzień dobiega końca. Robi się powoli już ciemnawo. Także za pół godziny, już zachód jest, za pół godziny będzie ciemno. Ja się zawijam do domku. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie o subskrypcji. Pamiętajcie o wycieczkach, jak będziecie na Gran Canaria. I cóż, miejcie wspaniały dzień. Następny film będzie w niedzielę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.